No cześć kochani, a właściwie kochane, bo dzisiejszy filmik to taka tematyka typowo dla kobiet. Porozmawiamy sobie o urodzie, o wizytach u kosmetyczki, o medycynie estetycznej. Opowiem wam, jakie jest moje stanowisko w tym temacie i co ja takiego robię z moją twarzą. Także jeżeli ten temat was interesuje, to serdecznie was zapraszam do oglądania. Ale najpierw upewnijcie się, że macie mnie w subskrypcjach i że macie naciśnięty dzwoneczek. No, a teraz lecimy z tematem. Dziewczyny, bardzo często zadajecie mi pytania, czy chodzę do kosmetyczki na jakieś zabiegi, czy korzystam z medycyny estetycznej. Także stwierdziłam, że dzisiaj będzie świetny czas właśnie, żeby taki filmik nagrać, z tego względu, że tak się składa, że jutro mam zabieg. Mam pewien zabieg, zaraz wam o tym opowiem i właśnie pokażę wam, jak moja twarz wygląda po nim, jak się czuję i tak dalej. Myślę, że ten temat was ciekawi, widzę zresztą to po ilości pytań, które zadajecie. Zacznę może od wizyt u kosmetyczki. Słuchajcie, odpowiedź jest bardzo krótka, tutaj dużo wam nie powiem w tym temacie, ponieważ ja do kosmetyczki nie chodzę. Byłam tylko raz w życiu na peelingu karbonowym, jeżeli teraz nie przeinaczyłam nazwy. Nie widziałam różnicy, wręcz moja twarz była wtedy przesuszona i zniechęciłam się, już więcej nie poszłam, a miałam umówione kolejne zabiegi w sumie. Także no nie chodzę. Wynika to też z tego, że jestem taka Zosia Samosia, lubię wszystko zrobić sama i chyba boję się troszeczkę oddać moją twarz w ręce kogoś innego. Nawet na ślub malowałam się sama. Wydaje mi się, że w domu mam wszystko, wiecie, robię sobie maseczki, sama robię peelingi, masuję swoją twarz, mam też urządzenie typu mezoterapia bezigłowa, to jest taka terapia światłem LED, mam, co ja mam? Mikrodermabrazję diamentową, także kwasy mam The Ordinary, także wydaje mi się, że wszystko mam, czego potrzebuję. Nie wiem, ale po głowie chodzi mi pewien zabieg, a mianowicie Aquafacial. Widziałam na Instagramie, że dziewczyny robią te zabiegi i naprawdę dużo to daje. Twarz jest taka bardzo nawilżona, gładka, macie taki świetny, zdrowy glow, także to mi jeszcze chodzi po głowie i nie wykluczono, że to zrobię. No, także zobaczymy. No i też wiadomo, może z biegiem lat moja skóra będzie potrzebowała bardziej intensywnej pielęgnacji, będzie wymagała tego, żebym od czasu do czasu chodziła do kosmetyczki, także może to się zmieni. Także to tyle, jeżeli chodzi o kosmetyczkę, a teraz temat, który na pewno interesuje was jeszcze bardziej, czyli medycyna estetyczna. Kochane, na początku pragnę wam powiedzieć, że ja przy mojej twarzy nie robiłam żadnych operacji. Mówię o tym, ponieważ w sumie teraz już nie, ale jak założyłam mój kanał na YouTube, to dostawałam naprawdę masę pytań o treści: gdzie robiłaś nos? Ile zapłaciłaś za operację nosa? Widać, że masz wypełniacz w policzkach, ile to kosztuje, jak to wygląda, też chcę zrobić. Słuchajcie, nigdy niczego przy twarzy nie robiłam, żadnych operacji, absolutnie nie. Zresztą nawet bym się chyba na coś takiego nie zdecydowała, bo jestem cykor, jeżeli chodzi o twarz. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o medycynę estetyczną, to jestem nastawiona bardzo pozytywnie. Uważam, że jest to coś świetnego, że możemy skorygować w dzisiejszych czasach jakieś tam drobnostki, które nam nie pasują. Natomiast uważam, że akurat przy twarzy powinniśmy robić jak najmniej. To jest jednak taki obszar, tutaj po prostu jest bardzo łatwo przesadzić. O, bardzo często to obserwujemy na przykład wśród gwiazd. Często kiedy dziewczyny zaczynają zbytnio majsterkować przy twarzy, to później wyglądają jak nie one same, także trzeba tutaj naprawdę bardzo uważać. Jeszcze rok temu zastanawiałam się, czy nie wypełnić sobie jeszcze raz ust kwasem. Ja kilka lat temu wypełniłam sobie usta i wtedy mi się to podobało. Na ten moment uważam, że wyglądało to okropnie. Także zobaczcie, jak gusta się zmieniają. Tak samo jeżeli chodzi o wypełnianie policzków, wiem, że brodę dziewczyny robią. Ogólnie takie zabiegi, które zmieniają rysy twarzy, mogą być niebezpieczne, można bardzo łatwo przesadzić po prostu. Natomiast jest zabieg, który wykonuję, już kilka razy na nim byłam i z którego jestem bardzo zadowolona, a chodzi tutaj o wypełnianie zmarszczek botoksem na czole. Jedyny obszar na mojej twarzy, który jest zrobiony, to słuchajcie,
czoło. Dzięki mojej mimice miałam bardzo głębokie zmarszczki na czole, które absolutnie nie pasowały do reszty mojej twarzy. Mam gładką twarz, jeszcze nie mam zmarszczek tutaj mimicznych ze względu na mój wiek, natomiast czoło wyglądało okropnie i słuchajcie, jak na przykład zmarszczki, tak jak mówię, przy oczach, wątpię, żebym je kiedyś wypełniła, nawet jak będę starsza, ponieważ to w ogóle nawet urocze, one powstają w wyniku uśmiechania się. Tak właśnie zmarszczki na czole bardzo, ale to bardzo mnie irytowały. Jak oglądałam moje filmiki czy zdjęcia, no strasznie mi się to nie podobało, uważam, że postarzało mnie to o 10 lat, także stwierdziłam, że wypróbuję botoksu po prostu. Zobaczę, jak się będę z tym czuła, czy mi się to spodoba, czy nie. I powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona, że się na to zdecydowałam. I tutaj pragnę zaznaczyć, że ja absolutnie w dzisiejszym filmie nikogo nie namawiam na botoks, na robienie czegokolwiek. Nie zachęcam, nie namawiam, nie polecam. To jest po prostu taki filmik, w którym ja Wam opowiadam, co robię, opowiadam Wam o sobie, ponieważ wiem, że Was ten temat interesuje i tyle. Jesteśmy wszyscy dorośli, każdy decyduje za siebie i tyle w tym temacie. Botoks fachowo zwany toksyną botulinową jest wstrzykiwany pod skórę, on rozluźnia mięśnie, dzięki czemu zmarszczki się wygładzają. W dzisiejszych czasach to jest, słuchajcie, taki zabieg, jak to się mówi, lunchowy. Kobiety w przerwie, w pracy biegną na botoks, wracają do pracy, to jest zabieg bardzo szybki, prawie bezbolesny i bardzo efektywny. Już w latach 70. ludzie wstrzykiwali sobie botoks, ale wiecie, na początku to był produkt bardzo luksusowy, robiły to tylko osoby bardzo bogate i gwiazdy. W dzisiejszych czasach robi to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele kobiet. I ja na początku zrobiłam tylko te zmarszczki poziome, ponieważ lwia zmarszczka nie przeszkadzała mi, natomiast ostatnio, na poprzednim zabiegu, zdecydowałam się pierwszy raz na zmarszczkę lwią również, z tego względu, że wystąpił u mnie mały efekt uboczny, a mianowicie tutaj w okolicy brwi wyskoczyła mi taka lekka opuchlizna. W sumie to nie było widoczne, ale ja to widziałam. I pani doktor poleciła mi wstrzyknąć botoks również w lwią zmarszczkę, z tego względu, że jeżeli ja wstrzykiwałam tutaj tylko na górę ten botoks, tutaj było to wszystko unieruchomione, tutaj dolna część pracowała i właśnie skutek tego był taki, że pojawiła się drobna opuchlizna. I rzeczywiście, ostatnio zrobiłam i górę, i dół i jestem mega zadowolona z efektu. Mówię, ostatnio to było 5 miesięcy temu jakoś, botoks właśnie się utrzymuje od 4 do 6 miesięcy. Wiele kobiet już w bardzo młodym wieku, słyszałam nawet, że 20-latki, robią sobie botoks w celach profilaktycznych, żeby po prostu uniknąć powstawania zmarszczek. Także jak widzicie, jest to naprawdę zabieg bardzo popularny. Jutro Wam pokażę, jak to wygląda. Nie wiem, czy zabiorę Was do kliniki, ale na pewno pokażę Wam się po, jak wygląda twarz, opowiem, jak się czuję, jeszcze troszeczkę rzeczy Wam tam poopowiadam. Myślę, że ten temat Was interesuje. Także tak zrobimy. No to co? Myślę, że zakończę już na dzisiaj. Widzimy się po prostu jutro. Jeszcze chciałam Was prosić na koniec, żebyście nie pisali jakichś dziwnych komentarzy. Szanujmy się, po prostu każdy ma prawo decydować o sobie, każdy prawo ma robić to, na co ma ochotę. Ja tutaj, jak już wspomniałam, absolutnie Wam niczego nie polecam. Jestem po stronie kobiet, które mówią, że medycyna estetyczna absolutnie na nie. Chcą po prostu starzeć się w zgodzie z naturą. Super. Ale jednocześnie jestem po stronie kobiet, które z medycyny estetycznej korzystają. Sama z niej, jak widzicie, korzystam w małym stopniu, ale korzystam. Planów na jakieś inne zabiegi nie mam, ale myślę, że kiedyś zrobię jeszcze te zmarszczki. To jest chyba, jak to się nazywa, bruzda nosowo-walgowa, jeżeli czegoś nie pomyliłam, ponieważ kiedy ta linia staje się głębsza, to to też dosyć postarza, moim subiektywnym zdaniem. Także no, ale póki co na kolejne lata niczego więcej nie planuję, także no teraz już naprawdę kończę. Także dziewczyny, do jutra. Kochane, witam Was kolejnego dnia. Już jestem po zabiegu. Bardzo chciałam nagrać dla Was ten zabieg, ale z racji tego, że już na samym wejściu w klinice był napis: proszę zdezynfekować dłonie, proszę założyć maskę i proszę nie używać już telefonu komórkowego. Chciałam oczywiście to uszanować i nie chciałam biegać z moim telefonem, ale tutaj odzywam się do Was już z domu. Jak widzicie, moje czoło wygląda w porządku. Tutaj są takie jakby ukąszenia od komara albo małe krosteczki. To są ślady po ukłuciach. Tak
przez pierwsze 20 minut po zabiegu macie troszeczkę spuchnięte czoło właśnie w tych miejscach, co nie wygląda za ciekawie, ale jak widzicie po 20 minutach to znika i jest w porządku. Bardzo ważne jest to, żeby po zabiegu tego dnia przez minimum 3 godziny, lepiej 4-5 godzin mieć twarz w piony, czyli nie schylamy się, nie kładziemy się, bo wtedy może się botoks przemieścić. Ja zawsze na to bardzo uważam i na szczęście nigdy żadnych komplikacji nie miałam. W dniu zabiegu czuję się zawsze... Zmywarka tutaj wariuje. W dniu zabiegu czuję się zawsze taka zamulona, jeżeli mogę się tak wyrazić. Taka ospała, troszeczkę boli mnie głowa, ale to szybko mija. Efekty widać po około 7 dniach. Ja teraz nie chcę Wam tego czoła marszczyć, bo no chcę, żeby to sobie po prostu w spokoju zadziałało. To, jak nasze czoło będzie wyglądało, zależy od preferencji klientki. Możemy czoło czy też inną tutaj część twarzy totalnie zamrozić, a możemy zachować mimikę. Dla mnie bardzo ważne jest to, żeby mimika jednak została zachowana, żeby mogła ruszać brwiami, także to już zależy właśnie od upodobań. Ja się z moim gładkim czołem czuję świetnie, muszę Wam powiedzieć. Tak jak mówiłam, póki co nie zamierzam robić żadnych innych zabiegów, ale u mnie to jest tak, o tym Wam jeszcze muszę wspomnieć, że u mnie bardzo szybko się wszystko zmienia. Zresztą same widzicie, w zeszłym roku jeszcze chciałam zrobić usta, a w tym roku jestem absolutnie przeciwna. Także no zobaczymy, jak to będzie, ale w sumie jestem przekonana, że na nic więcej się nie zdecyduję. Ale jeżeli mówię już tutaj o takich zabiegach na twarz, to jeszcze chciałam Wam wspomnieć, że jest jedna rzecz, która chodzi mi po głowie od kilku lat. Nie chodzi tutaj o różne jakieś zabiegi wygładzające, wypełniające. Chodzi tutaj o makijaż permanentny ust. Bardzo chciałabym to zrobić. Uważam, że jest to niesamowicie wygodne. Na wakacje na przykład, kiedy nam się nie chce malować, wstajemy już z pomalowanymi ustami, nakładamy tylko balsam i jesteśmy gotowe. No to jest rewelacja. Także myślę, że makijaż permanentny jeszcze sobie kiedyś zrobię na usta, może już niebawem. No i tyle. Dziewczyny, dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie zabiegi Wy wykonujecie, czy w ogóle wykonujecie, czy jesteście za, czy przeciw. A ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. Ale zanim włączycie, to jeszcze proszę sobie obejrzeć inne filmy tutaj, proszę bardzo, i tutaj. I oczywiście naciśnijcie przycisk subskrybuj, żeby zostać ze mną na bieżąco. Także trzymajcie się, kochani, ciepło. Całuję Was. Pa, pa!